oficjalnie dzisiaj przekazujemy plac budowy wykonawcy pierwszego etapu. Pierwszy etap to jest odbetonowanie, czyli to, na co najbardziej czekamy, czyli usunięcie tego asfaltu, tego gruzowiska, tego dawnego parkingu oraz wyremontowanie zabytkowego muru, który otacza park. Prace fizycznie rozpoczną się prawdopodobnie po Trzech Króli, w związku z tym, że najpierw muszą być wykonane odpowiednie prace archeologiczne. To, co mamy teraz do zrobienia, powinno zakończyć się do połowy przyszłego roku, więc już w przyszłym roku będzie widać tą pierwszą zmianę, jeżeli chodzi o park przy Karmelickiej. W dzielnicy pierwszej nie ma w zasadzie takiej przestrzeni, która jest dedykowana stricte mieszkańcom. Jest tutaj bardzo dużo przestrzeni, która jest przestrzenią przeznaczoną przede wszystkim pod turystów, ruch turystyczny, osoby, które odwiedzają Kraków. Natomiast nie ma takiej enklawy spokoju, gdzie mieszkańcy mogą przyjść, usiąść z książką na kocyku i spędzić bardzo miło popołudnie, a tego typu parki właśnie temu służą. Projekt ten, który dzisiaj rozpoczyna się realizacja, kiedy ten teren jest przekazywany, to efekt budżetu obywatelskiego, tej zmiany, którą mieszkańcy wygłosowali, tej zmiany, której mieszkańcy się domagali. Powinniśmy cieszyć się my jako krakowianie, że teren kolejny w ścisłym centrum miasta będzie zielony, będzie pochłaniał wodę, będzie zatrzymywał wodę, ale przede wszystkim będzie służył nam odpoczynkowi w ścisłym centrum miasta.